ja rozumiem, tutaj jak tu była walka, to ja siedziałem na kryminale, rozumiesz, na policji, na lompy w Katowicach. A więc nie byłem świadkiem tutaj tej walki o kopalnię, o Polaków, czyli o robotników kopalni, którzy strajkowali. A więc tu była walka niesamowita. Natomiast potem byłem przewodnikiem, zorganizowałem komitet budowy pomnika. I byłem przewodniczącym kilka lat, ale oni twierdzili, że tutaj warunki geologiczne nie pozwalają na postawienie takiego dużego pomnika, bo ja chciałem 10 metrów wyższy, ale niestety nie udało się, ale i tak dobrze, bo tu przynajmniej ten pomnik patrzy na miasto Katowice. Ale... A znajdujemy się na takim lekkim wzgórku. Ale powiedzcie panowie, koledzy, czy nie nasuwają się analogie do pomnika przy Pałacu Prezydenckim? Tam też zarzut był, że warunki geologiczne, że zabudowa już nie pozwala. Konserwator zabytku kłóci się z zabytkami, tak? Tak. To wypisz, wymaluj sceneria z kopalni Wujek. Uruchomić jeszcze siły porządkowe w postaci jakichś zboczeńców, żeby niwelowali pomnik. Pomnik i kopalnia Wujek jest dla mnie szczególnie bliska, bo tak się składało, że w moim młodym życiu przepracowałem tutaj pół roku. Czyli de facto, gdybym przepracował jeszcze 10 lat, to może byłbym wśród tych 9, którzy tu polegli. To była walka o dobrą sprawę, o sprawę polską, o Polskę chrześcijańską. Takie wyznawali zasady ci, co zginęli i ci, co szli w bój z siłami tak zwanego porządku. To bandyci w mundurach z generalskimi wężykami uczynili to, co uczynili. Jaruzelski, największy zbrodniarz obok Kiszczaka, zda się, uciekł od odpowiedzialności, pochowany z honorami na cmentarzu Popołowskim. Wśród tych, których mordował. A przecież to jest ten powinien być pod ścianę postawiony i rozstrzelany, że wojskowy wymiar sprawiedliwości. Albo powieszony w sposób haniebny. Ja myślę, że historia przyszłości, jego haniebną, łajdacką, krecią robotę niszczenia tego, co jest polskie. Jaruzelskiego powinno się pozbawić stopnia wojskowego za to, co uczynił. Nie tylko stopnia wojskowego, ale i srodze ukarać go, bo tych 9 z Wujka. Czy tylko tych 9 zginęło, przecież kilkadziesiąt osób w stanie wojennym, po stanie wojennym. Choćby przykład księdza Jerzego Popiełuszki. Mordowali, niszczyli. A dzisiaj zasiadają w kręgach władzy, są nobilitowani, jacy oni Europejczycy. Jak dobrze dla Polski chcieli, to przecież nawet używa się słowa bohatera narodowego. To jest hańba dzisiejszej władzy, która nazywa się sama z siebie Polską, a nie ma z polskością nic wspólnego. Chyba tylko ten rabunek i niszczenie gospodarki narodowej, niszczenie... A ich twórcze dzieła to właśnie ci pomordowani. Z ich śmierci posiew jeszcze nastąpi. Bo po pokoleniach słabych, miernych, tak jak pisał wielki nasz przywódca Roman Dmowski, przychodzą pokolenia, które godne są miana Polaka i tradycji, które przekazali nam przodkowie. Jak patrzymy na te krzyże,
na te dzieło sztuki Jaruzelskiego, Kiszczaka i innych, bo to jest szczytowy punkt twórczości. Zabicie, zabijanie. Ogrzać, jakby Państwo chcieli się ogrzać i napić herbatki, to zapraszam do Śląskiego Centrum. Nie wiem, czy Pan był u nas przy kopalni Wujek, to jest tutaj Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. To znaczy pracuję tam, nie jestem dyrektorem. Nie byłem tu jeszcze, bo ja chodziłem wtedy, kiedy nie było wolno chodzić po tych krzyżach. To zapraszam, to jest tutaj w tym budynku. No nie wiem, czy mamy czas, jak będziecie mieć czas, to chętnie skorzystamy z tego zaproszenia. Tak, makietę zobaczyć specyfikacji kopalni. Odwiedziliśmy, a ja pani w zamian powiem wiersz. No już mówiłeś wiersz. Ale pani nie mówiłem. Ja powiem pani. No dobrze. Tak? No to pani powie. Ale to tam, to jeżeli chcecie iść do sali i... To ja bym jeszcze... Macie jakąś swoją stronę internetową, tak? Jeszcze nie. Wie pani, ja jestem bezrobotny i nie mam nadziei na pracę żadną. I postanowiłem ten czas, który mam, ostatni czas w moim życiu, poświęcić ojczyźnie. I zaczynam pracę. No i życzę walki trwały tutaj najbardziej, tak? Najbardziej tu w tym miejscu przed kotłownią. Bo ja się z kotłownią. Pani zna całą historię, tak? Ja tu jakieś oznaczenie miałem dostać i nie wiem, mi wszystko zaginęło chyba. Władza się zmieniła. Niech pani się dowie do tych. Pani Ewa jeszcze żyje? Widuch? Tak, tak, żyje. Tak? Ona powinna wiedzieć. Ale władza się Kazimierz zmieniła, ale ty jesteś już. Nie dali. Ty jesteś już odstawiony. Ta władza już ci nie da. Wszystko po. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak oni teraz. Bo nie mam żadnej książki na ten temat. Prawdopodobnie sfałszowali tam, no ale cóż. Ja to jeszcze wyprowadzę. Bo to jest naprawdę krzywdzące.
dla mnie krzywdzące są wolne związki zawodowe, które twierdzi, że... No, ale on coś przypisuje wszystko. Wachowski go podrzucił. Nie zapomnij, że Tadeusz musi iść na badania. Dobrze. A jeszcze na mój musimy A my nie możemy taksówką stąd odjechać? Proszę? To nie zdążę. Chyba by was zostawić. Zdążysz. Ile na Gworowie będzie? 15 minut? No to na Sienkiewicza zajedziemy. No. Odjazdy. Jakie skąd tam wiedzieć, jakie będą miał wyjazdy? No w każdym razie ja za 10 minut wychodzę. A panie Kazimierzu, a zgodziłby się pan udzielić, bo my prowadzimy też takie relacje ze świadkami historii, a zgodziłby się pan udzielić nam wywiadu? Ja może powiem, jak to wygląda, jak żyje. On będzie zajęty przez godzinę może. A to taksówkę wezwiemy. Odjedziemy taksówką. To taksówką, Kasiu, odjedziemy. Dzień dobry, kto pan jest?